Dzięki nominacji funkcjonariuszy z Kościerskiej Komendy Policji pracownicy Kościerskiego Magistratu podjęli wyzwanie Gaszyn Challenge. Na stronach Urzędu Miasta opublikowano film, w którym możemy zobaczyć, jak najbardziej sprawni urzędnicy radzą sobie z tym trudnym zadaniem. Pierwsze ćwiczenie wykonał włodarz miasta Michał Majewski, któremu wzorcowo udało się wykonać zadanie. Kolejno po Majewskim swoje umiejętności zaprezentowali zastępcy oraz pozostali pracownicy urzędu. Tutaj z kondycją było już różnie. Zalecamy panowie więcej ruchu. Na filmie nie mogliśmy się doszukać sekretarza miasta. Czyżby się chłop wyłamał? Zgodnie z zasadami do kolejnego wyzwania wytypowano Urząd Miejski w Karsinie, Urząd Miejski w Kartuzach oraz firmę Botrans z Kościerzyny.